Sława, pieniądze, piękne kobiety, a to wszystko na wyciągnięcie ręki. Widzisz, jesteś tak blisko, a jednak tak daleko. Zajebisty! Pączuj z pełnym szacunkiem, ale pamiętaj, to nie WK Gym, to Fame MMA, sk***nu. Dobra, a teraz tak już na poważnie, Pączek. Pamiętaj, to nie WK Gym, to Fame MMA, sk***nu. Co ty możesz, kurwa, wiedzieć o byciu sportowcem? Walka zrobiła się bardzo osobista. A tak z drugiej strony zapytam ciebie, czy masz firmę, masz samochody, nieruchomości? Z tego co wiem, to nie masz. Ja mam, więc... Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Słuchaj, Janusz, o co w życiu chodzi, już każdy wie. Jeżeli ktoś kiedyś nie miał, a dzisiaj ma, i ktoś ma to problem, bo dalej nie ma, to niech po prostu zamknie dupę. Pow! Wszyscy wiedzą, że masz wielkie jaja, ale mały mózżek. Ty jesteś za głupi, by to wygrać, a ja zbyt cwany, by to przegrać. Z jednej strony nie ma między nami z jednej strony... Brata Krycha UFC, będę was wszystkich wyjaśniał. Placki. Sid, mefedroniarz, mistrz KFC, tyle ksywek, a żadna nie jest niczego warta. Teraz musisz mnie rozjebać, musisz mnie rozjebać jak czołg w ścianę. W umiejętnościach to cię nie to, że przerastam, tylko deklasuję. Pokażę to zresztą 21 listopada, bo jesteś rozjebany jak żaba, będziesz klepał głową, a nie ręką teraz. Elo. Nie jestem twoim prawdziwym synem, bo mówisz do mnie tam synu, a ja nie jestem twoim synem. To walka zrobiła się bardzo osobista. Marcin, jestem na silnych lekach przeciwbólowych po szyciu uszu. Czuję, jakby mi rozrywali głowę. Ty na walce będziesz czuł się tak samo. Zajebisty. Jeżeli uważasz się za sportowca, to pokaż swoje medale. Bo chyba medali nie masz żadnych. A jeżeli chcesz zobaczyć, to zapraszam do mnie. Mam ich setki, tak samo jak i pucharów. Musicie pamiętać o tym, że oprócz mistrzowskiego pasa w Fame MMA posiadam również ten pas. W ostatniej walce nie musiałem korzystać z umiejętności, które pozwoliły mi go zdobyć, jednak nie możecie zapominać o tym, że cały czas mam je w gotowości. Kim ty w ogóle, kurwa, jesteś, pajacu? Dla mnie jesteś co najwyżej królem wiatraków. A kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. To się jest jasne. Po tych wszystkich rubelgach, które wykrzyczał mój oponent, ta walka zrobiła się bardzo osobista. Nie pozostaje mi nic innego jak zapić w tej klatce. I zrobię wszystko, by tego dokonać. Nadszedł w końcu czas rozliczeń, z czego bardzo się cieszę, ale denerwuje mnie jeden fakt. To ma być moja ostatnia walka. Życzę sobie tego z całego serca, aby tak właśnie było. Przestań rzucić tą gumę, ty k***a samozwańcza bestia.